też są lansowane jako takie sprzęty. Co to kuźwa, skąd on wyjechał? What the fuck? Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj tak trochę mniej będziemy rozmawiać o samochodach, a troszeczkę więcej pogadamy o technologii i o nowych konsolach, o których pewnie już wiecie. Będzie to PS5 i Xbox Series X albo Xbox... Co oni za nazwę wymyślili dla Xboxa? No ale jaką konsolę ja bym kupił? Zacznijmy od tego, że jaka była generacja obecnych konsol. Podobał mi się Xbox, jeśli chodzi o już takie końcowe wykonanie tej konsoli Xbox One X, czyli ta wersja taka najmocniejsza, dlatego że konsola sama w sobie jest mniejsza gabarytowo i ma lepsze chłodzenie, jest cichsza w stosunku do PlayStation 4 Pro, wersji Pro. No i myślę, że też Xbox jest mocniejszy od tej wersji Pro, znowu Xbox Series X będzie mocniejszą konsolą od PS5, więc moim zdaniem lepiej wybrać właśnie na początku tego Xboxa. No bo niektórzy mówią, że te X-y, czyli gry specjalnie wydane tylko na PlayStation 4, PlayStation 5, to będą naprawdę fantastyczne gry, że ekskluzywne gry na konkretną konsolę to jest coś fantastycznego i dzięki temu kupią właśnie konsolę. Kupuję PlayStation 4 albo PlayStation, bo na PlayStation są super gry ekskluzywne, w które nie zagram na innych konsolach albo na innym w ogóle sprzęcie. Jakby poszło się to walić, bo co? Okazuje się, że po jakimś czasie te X-y i tak lądują na PC-ta, nie? Kupiłbym, bo jakbyśmy mogli zagrać w Horizon Zero Dawn na Xboxie, bo by się okazało, że ktoś zrobi jakąś konwersję tej gry na Xboxa czy coś. I jeszcze by się okazało, że giera działa lepiej na Xboxie niż na PlayStation, nie? Powiem wam, że jak grałem w Horizon Zero Dawn, tak swoją drogą fajna gra, ale jak grałem na PlayStation 4 Pro, to czuć było takie spadki FPS-ów, mimo że wybrałem sobie opcję większej ilości FPS-ów w grze, nie? Tam można wybrać albo wyższą rozdzielczość, lepszą jakość grafiki, albo właśnie większą ilość FPS-ów. No i ja wybrałem sobie większą ilość FPS-ów, bo zawsze ceniłem sobie bardziej płynną rozgrywkę od jakiejś tam super lepszej jakości. I te FPS-y, no czuć było, że to szarpie, tak? Ojej. Jest na przykład jakaś akcja z dużym, wielkim potworem mechanicznym. Tak, w tle jakiś wielki teren, który się doczytuje. I masz 30 FPS-ów po prostu, nie więcej. Jeszcze tak ta rozgrywka trochę szarpała. Gra na konsolę, nie? W dodatku ekskluzywna, tworzona specjalnie pod PlayStation. I to jeszcze na wersji Pro, najmocniejszej wersji konsoli. No, kosmos po prostu, nie? Więc dla mnie argument, że konsolę PlayStation kupuje się dla fantastycznych gier ekskluzywnych, to jest argument totalnie do pogrzebania i nie mający odniesienia do niczego. Fajnie się na tym gra, ale to w sumie to samo co na Xboxie, plus mamy mocniejszą konsolę i troszeczkę wygodniejszy jak dla mnie padzik, nie? Jest dużo różnych zapowiedzi, dużo różnych takich testów technologicznych, które może będą miały jakieś pokrycie w rzeczywistości, może nie. Ale tego się dowiemy dopiero po premierze konsol i jak już wyjdą pierwsze takie, wiesz, stworzone w 100% gry na te nowe konsole, nie? Póki co to naprawdę nie ma się co podniecać konsolami nowymi. Można sobie ewentualnie coś tam poczytać o specyfikacjach, które i tak nie mają żadnego odniesienia, no bo widzimy jakąś specyfikację. Mamy na przykład 16 GB RAM-u w Xboxie. Nie wiem ile tam dokładnie jest, ale tak strzelam, nie? 16 GB RAM-u w Xboxie i jakiś tam dysk, jakieś coś i przekładamy tą moc obliczeniową czy szybkość ogólnie całej konsoli na to, jak szybkie są komputery, nie? Porównajmy sobie chociażby iPhone'a i Androida. W iPhone'ie masz 3 GB RAM-u, iPhone nigdy ci się nie zatnie, bo ma dedykowany system. W Androidzie masz 16 GB, 12 GB RAM-u, a i tak potrafi się nigdzie tam przyciąć, nie? Po prostu
konsole i komputery to są dwa oddzielnie projektowane systemy, które spełniają inną zupełnie funkcję. Jasne, dalej jakby robią jakieś obliczenia podobne, nie, co komputery, ale jest to zupełnie inna platforma. A może pojadę sobie OGTR-em, spróbuję pojechać. Działa ten system zupełnie inaczej. No i z tego co wiem, Xbox chyba coś tam ma z Windowsa, ale nie jestem pewny, jak to w Xboxie wygląda. Natomiast PlayStation to jest w ogóle zupełnie inny system operacyjny, inne zarządzanie RAM-em. Tam wszystko jest też inaczej skonstruowane, jeśli chodzi o hardware. To wszystko jest ze sobą bardziej połączone. Tam nie ma tak, że włożysz sobie ramy tej firmy, a potem włożysz sobie ramy innej firmy. Wszystko jest ze sobą połączone, dzięki czemu daje to lepszą wydajność, nie? A w komputerze coś ci tam może nie współpracować, sterowniki są takie, a nie inne. Zauważ, że w konsoli nie musisz wgrywać żadnych sterowników, po prostu masz konsolę, zaktualizowany jest cały system i ten system stanowi jedność. Więc myślę, że pod tym względem konsole nie muszą mieć nawet jakichś bardzo wygórowanych tych tej mocy obliczeniowej, a żeby generowały lepszą jakość grafiki i lepszą płynność. Bo patrząc na konsole poprzedniej generacji, no to one obecnie mają wydajność takiego 6-letniego laptopa za 2000 zł, nawet może mniej. Wiesz, jednostkę, która już całkowicie jest i z monitorem, z klawiaturą i ze wszystkim można tym grać, nie? A konsola jest całym oddzielnym urządzeniem, do którego trzeba mieć pada, telewizor, jakieś nagłośnienie albo słuchawki, nie? Konsole to jest ogólnie fajna sprawa, jak ktoś nie chce mieć za dużo gratów w domu i nie interesuje go to, żeby kupować jakiś, wiesz, komputer. Wiadomo, od czego są konsole. Co ja będę wam tłumaczyć? Ja mam chyba ogarniętych widzów, czy nie? Tak dla przykładu teraz odpalono mam Fordzę na PC-cie. Też często się ludzie pytają, czy ja gram na konsoli Fordzę, czy na PC-cie, czy na PS4. Nie, ja zawsze gram Fordzę na PC-cie, bo po prostu tak mi jest wygodniej. No i wiadomo, że odrobinę lepsza jakość grafiki jest. Jest to zauważalnie lepsza jakość grafiki na Xboxie niż na Xboxie, ale na Xbox One X mamy już 60 FPS-ów w Forza Horizon 4, tak? Możemy sobie odpalić grę w 60 FPS-ach. To jest bardzo, bardzo fajne. Próbowałem na Xbox One X odpalić Forza Horizon 2 w 60 FPS-ach, ale tam mamy loka do 30. Może, mam taką nadzieję, że Forza Horizon 2 będziemy mogli odpalić w 60 FPS-ach na Xbox Series X. No i właśnie, tutaj jeśli chodzi o Xbox Series X, to jak na moje oko, to wygląda trochę tak, że oni mają ten sam system, powiedzmy Windows, w tej konsoli, co w Xbox One, tylko że jakby ulepszają hardware, nie? Czyli dodają więcej mocy. I na starcie, już w dniu premiery, większość starszych gier na Xboxa i ponoć nawet na Xboxa 360 i na Xboxa One będą współpracowały z Xbox Series X. I to jest bardzo duży plus, bo właściwie tylko zmieniając sobie konsolę, mogę dalej kontynuować moją rozgrywkę w Forza Horizon 2, tak? To jest naprawdę super sprawa. W ogóle wiecie co? Jest strasznie dużo nowych graczy w Forza Horizon 4 teraz. I jak gram sobie na multiku, nawet jest jeżdżąc na kierownicy, często wygrywam, albo co najmniej jestem na podium. Naprawdę, jeżdżąc na kierownicy, już nie wspomnę, że po asfalcie, ale po offroadzie nieraz udaje mi się wygrywać. To jest w ogóle kosmos. Grajcie sobie w multika, bardzo dużo osób gra teraz w Forza Horizon 4. Jestem zdumiony, zobaczcie, wybrałem sobie losowy pokój, wbiłem dopiero do gry i od razu jest pełny pokój, tak? Mogę sobie grać z wieloma graczami. To jest szybka rozgrywka, ale grałem też rankedy, jak najbardziej da się grać rankedy. Co więcej, jakieś 6 miesięcy temu wbiłem do Forza Horizon 3 i w Forza Horizon 3 też można było sobie grać. To taka dygresja, jeśli chodzi o Xboxa, bo ciągle gra
w tę Fordze dużo osób. Jest to gra po prostu fantastyczna i można się tu długo, długo, długo bawić, nawet przez długie lata, tak? Bo patrzcie, że ona miała swoją premierę w 2018 roku. Ja patrzę na pierwsze moje nagrania z Fordzy Horizon 4, widzę, że jeszcze jestem w moim poprzednim mieszkaniu. Nie w tym, co jeszcze byłem poprzednio, tylko jeszcze w poprzednim. Gdzie nie miałem jeszcze żadnej kierownicy, nawet chyba tylko jednego pada miałem. I grałem już w Forza Horizon 4, tak? I do tej pory w nią grałem. To jest... Przeszło 2 lata? No nie, jeszcze nie doszły 2 lata. Ale wydaje się, że to jest masa czasu. Czyli to był 2018 rok, chyba październik premiera Forza Horizon 4. No kosmos. Także myślę, że nie ma takiej gry wyścigowej na PlayStation. Jasne, niektórzy tam mówią, że Drive Club jest taki fajny, nie? Wątpię, żeby w Drive Cluba grało tak dużo osób obecnie co w Fordze. Tutaj mamy masę możliwości, możemy te samochody sobie tuningować, dostosowywać, może w Drive Clubie też, jeśli wiecie coś na temat Drive Cluba, czy tam dalej gra sporo osób, tylko bez jakichś tam... nie wiem, o, ja jestem fanem PlayStation, to ja powiem, że w Drive Clubie jest dużo osób. Po prostu z własnych doświadczeń powiedzcie, czy jak wbijacie sobie do gry, to do tej pory gra tam dużo osób, czy nie. Bo tam mamy zamknięte tory, nie mamy otwartego świata, nie mamy tylu trybów i możliwości co w Fordzie, więc szczerze wątpię, że tam jest dużo osób, które grają. Patrząc na to, że spora część graczy w Fordzie Horizon 4 to są też gracze PC-towi, tak? Myślę, że większość to są i tak gracze konsolowi. Graczy konsolowych jest ogólnie w jakiejkolwiek grze więcej niż PC-towych. Na przykład porównując sobie Call of Duty Warzone wersja konsolowa do Call of Duty Warzone wersja PC-towa, to tych graczy z konsoli jest dużo więcej po prostu w tej grze, nie? No ale to jest Call of Duty. Call of Duty zawsze było taką typową grą konsolową. Patrząc na to, tym bardziej opłaca się kupno Xboxa, bo mamy... Wiem, że będę się fajnie bawił w następnej Fordzie Horizon 5, bo robi to zajebiste studio, które... Ojej, wsteczny wbieg... Robi to zajebiste studio, które do tej pory aktualizowało grę, które cały czas ulepsza Forza Horizon 4. Jak widzicie, gram sobie teraz tryb multiplayer z jakimiś ludźmi i w pewnym momencie zostało dodane coś takiego, że jak ktoś uderzy w bandę, o, to tak ten golf tutaj jest zwalniany, nie? Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie ci leciał po bandzie na każdym zakręcie. Po prostu... Cały czas gdzieś tam ulepszają tę grę akurat. I to jest spoko. Microsoft robi też dużo takich słabych akcji, pewnie znacie. Wyłączyli ostatnio Mixera, swoją platformę streamerską. Biznesowo spoko sprawa, tak? Ale dużo było takich rzeczy, które oni anulowali, bo się to nie opłacało. Dużo osób zainwestowało w to czas i pieniądze, nie? Więc to nie jest tak, że Xbox ponad wszystko, tylko wydaje mi się, że PlayStation jak dla mnie nie oferuje nic ciekawego. Jak ktoś mówi, PlayStation ma zajebiste eksy, porównajcie sobie jakąkolwiek grę RPG z wysokim budżetem kontra gra Horizon Zero Dawn, która też jest RPG-em, ale takim uproszczonym, nie? Porównajcie sobie Assassin's Creed Origins, ostatni chyba dobry Assassin, jaki był. Originsa kontra Horizon Zero Dawn. Jeśli chodzi o rozbudowanie świata i to, co ta gra oferuje i na ile godzin, nie? No to wiadomo, że Assassin będzie bezkonkurencyjny, dlatego, że jeśli ktoś zaczyna projektować taką grę, to też od razu szacuje, w ilu egzemplarzach się ta gra sprzeda. I zobaczcie, że Assassina macie na PlayStation 4, macie na Xboxy i macie na PC-ty. Tak więc od razu wiadomo z góry, że gra rozejdzie się w większej ilości egzemplarzy, czyli będzie można na niej znacznie więcej zarobić. Nie? Więc budżet przeznaczony na produkcję takiej gry będzie też większy. W przypadku Horizon Zero Dawn jest tak, że okej, ta gra ma fajny świat, on jest ciekawy i ona jest taka, jak dla mnie ona była akurat, nie za długa, nie za krótka.
Ale jak się tak, jak tak dłużej trochę w nią sobie pograłeś, to doszedłeś do wniosku, że ten świat jest po prostu pusty. Tam jest kilka wiosek, tam są gdzieś rozmieszczone, wiesz, te potwory na mapie, które możesz likwidować. I w zasadzie tyle. Nie ma tam za dużo do roboty poza wykonywaniem głównego wątku i kilku pobocznych zadań, tak? I to jest całkowicie w porządku. Ta gra ani nie nudzi, ani nie jest zbyt rozlazła. Jest fajna, mi się bardzo podobała. Chociaż nie lubię jakichś takich, powiedzmy, średniowiecznych klimatów. Tak jak w początku myślałem, że Horizon Zero Dawn to jest taka właśnie gra, ujej, gdzie mamy takie średniowieczne jakieś klimaty, jakieś babka z łukiem, lata, o co chodzi, nie? Ale tak się przyjrzałem, że to mogą być czasy bardzo nowoczesne, tylko że ludzie się po prostu cofnęli trochę, nie? No i gra świeci pustką. Przejdziesz grę i nie masz w niej totalnie co robić, tak? Gdyż powie, w Assassin's Creed też jak przejdziesz grę, to co masz w niej robić? Masz tak dużo zadań pobocznych, które okej, niektóre są powtarzalne. Ja wiem o tym, że niektóre są powtarzalne i tak. Ale ten świat jest po prostu wypełniony różnymi akcjami, które możesz zrobić i są one ciekawe. Jest masa różnych dialogów, jest też masa bugów, bo to jest Ubisoft, tutaj nie ma zaskoczenia. Ale po prostu budżet przeznaczony na takiego asasyna jest znacznie większy i to czuć jak się gra w tę grę, że jest po prostu lepiej pod tym względem. No ale powiedzmy na przykład, weźmy takiego God of War'a, tego najnowszego obecnie. No zobaczcie, ten trzeci pedał, o co chodzi? Nie, no to chyba jest manual. Albo nie wiem, ty. Dobra, nieważne. Weźmy sobie tego God of War'a i tam też mamy taką typowo konsolową, prostolinijną rozgrywkę. Uch, wiesz, mamy świat bardzo ciekawy, ale jednak czuć, że on jest taki, nie jest taki rozległy. Mam tu na myśli, że nie możemy sobie iść na przykład w prawo i idziemy przez skałę, gdzieś tam przelatujemy, idziemy sobie prosto, tylko mamy taki korytarz, którym się przemieszczamy do przodu. Mamy tam jakieś, wiesz, lokacje i te lokacje są rozmieszczone gdzieś tam na mapie i możemy się między nimi przemieszczać takimi korytarzami, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nie? I to God of War ogólnie jest taką grą, moim zdaniem, nawet bardziej rozbudowaną niż Horizon Zero Dawn, mimo że nie mamy tam otwartego świata. I jest cholernie trudna. God of War jest dużo trudniejszy od Horizon Zero Dawn. Ale znowu jest to taka gra korytarzowa. Myślę, że też nie czuć w niej tak do końca tego budżetu, jak powiedzmy w przypadku Assassina. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że wy za te gry płacicie tyle samo. Za Assassina i za Horizon Zero Dawn płacicie tyle samo hajsu, bardzo podobne sumy. Podejrzewam, że tam różnica może być 10 zł na korzyść Horizon albo na korzyść Assassina, w zależności od tego, kiedy i gdzie kupicie. Więc cena, jaką wy wydajecie na grę, jest taka sama. A powiedzmy, kupujecie takiego exa i co? I przechodzicie go w kilka dni, w dzień i tyle, nie? A wydajecie ten sam hajs. Więc exy wcale nie są takie cudowne na te PlayStation. Jasne, to są fajne gry, przemyślane, zrobione z pomysłem. Ale to nie jest tak, że konsole kupuje się dla exów. Zresztą ojej, ale tutaj zrypałem. Podobało mi się, co ostatnio powiedział. Czekaj, zresetuję mnie. O ja, to resetowanie. Podobało mi się, co ostatnio powiedział szef Epic Games, że gry, niezależnie gdzie kupione i na jaką platformę, powinny być zawsze i wszędzie możliwe do odpalenia. Czyli na przykład kupujesz grę na PlayStation, odpalasz sobie ją na PC-cie i sobie grasz. Nie, on ma taki zamysł i wizję tej elektronicznej własności. A nie, że masz na przykład grę na Uplayu, musisz ją oddzielnie kupić na Steamie, żeby pograć z kolegą i tak to się odbywa. Moim zdaniem to też jest słabe, ale przyzwyczailiśmy się do tego i może do końca nas aż to tak nie boli. I tym bardziej śmiać mi się chce z osób, które uważają, że exy są fantastyczne i to exy są jakby
podstawą dla nich do kupienia jakiejś konsoli, w tym przypadku PlayStation. To jest dla mnie totalna paranoja, a z jednej strony widzę tutaj triumf marketingowy, który kiedyś obrali sobie ludzie z PlayStation i wychowali sobie tych, te pokolenie właśnie graczy, które uważa, że jak kupuję konsolę, to chcę tylko na nią mieć grę, a nikt inny nie może w nią grać, tylko ja, bo ja kupiłem sobie tą konsolę. No słabe to jest. Trudno się wypowiedzieć tak naprawdę o tych nowych konsolach i zachęcam was do tego, żebyście podchodzili do tych wszystkich informacji o nowym sprzęcie, o nowych konsolach, tak z taką rezerwą, czy to nawet o nowych grach. Widzicie jakiś tam zwiastun technologiczny, który często nawet nie jest gameplayem z gry, ani nawet renderem z gry jakimkolwiek, tylko to jest stworzone wideo przez jakąś firmę od efektów specjalnych, która robi na przykład efekty dla Hollywoodu i zrobili taką animację i ona ma pokazywać koncept gry. Niektórzy piszą, jej Lucek, zobacz, jest zwiastun gry i właściwie co? No widzimy zwiastun gry, widzimy koncept. To tak jak z samochodami, nie? Masz jakiś koncept samochodu, a końcowy samochód taki, który wyrusza już na drogi, wygląda zupełnie inaczej. Zachęcam was do tego, żebyście się tak za bardzo nie sugerowali tymi zwiastunami, tymi wszystkimi informacjami o nowych konsolach, bo to naprawdę niewiele nam mówi o końcowym produkcie. Będziemy mieli konsolę w swoich łapach, będziemy mogli odpalić na niej grę, zobaczymy jak wyglądają usługi, wtedy się okaże, co to będzie. Druga sprawa, kolejna sprawa, to jest właśnie kwestia tych osiągów i hardware'u, jaki będziemy w nim mieli. I już widzę też sporo narzekań, że nowe konsole będą słabe, bo posiadają powiedzmy ten 1 terabajt. Ojej, ojej, ale mnie wypchnął gościu. Posiadają ten, ja nie wiem co mam teraz zrobić, mam wrócić na trasę czy... Aha, przejechałem ten punkt, spoko. Posiadają 1 terabajt pamięci, gdzie jako przykład referencyjnie jest podawany Call of Duty Warzone, które zajmuje tam już ponad 200 GB po instalacji, chyba nawet 230 GB, co dla mnie jest totalną paranoją, jeśli chodzi o tą grę, bo jest opanowana przez cheaterów i no, jak dla mnie jest słaba po prostu. Grałem w nią bardzo dużo, więc wiem jak to tam wygląda. Ludzie podają to jako przykład referencyjny, że za 5 lat będą ważyć powiedzmy 200 GB. I zgodzę się z tym, że mogą tyle ważyć. Normalna każda gra, którą pobierzesz. Ja odnoszę teraz tak do swoich doświadczeń i z konsolami, i tam z pecetami. Ale powiem wam, że ja tak naprawdę... Ja jako youtuber, który cały czas nagrywa jakieś nowe gry, instaluje nowe gry i testuje je, gram tak regularnie w dwie gry obecnie, w dwie gry na czas. Jak chcę sobie pograć w coś innego, to mogę sobie to szybko pobrać z internetu w ciągu 40 minut, pół godziny, 40 minut max, w zależności od, wiesz, od tego ile ta gra zajmuje. W przypadku Call of Duty, bo każdy teraz praktycznie ma dostęp do światłowodu. W Polsce wszędzie na wsiach są doprowadzane do te światłowody i za te 7 dych praktycznie każdy ma dostęp do gigabitowego internetu, ewentualnie do 500 megabitów, co jest... To jest bardzo szybki internet i te gry pobierają się błyskawicznie. Więc totalnie nie rozumiem takiego rozumowania. Ja chcę mieć 300 gier zainstalowanych na dysku i mieć do nich dostęp natychmiast. Tak trochę marketingowo te nowe konsole też są lansowane jako takie sprzęty. Co to kuźwa, skąd on wyjechał? What the fuck? Te nowe konsole są lansowane jako takie sprzęty, na których będzie można odpalić szybko i różne gry. Czyli na przykład jadę sobie teraz w Forza Horizon i tak myślę, a dobra, chcę teraz pograć w Assassin's Creed'a i szybko się przełączam do Assassin's Creed'a, a potem przejdę sobie koniem w Assassin's Creed'ie tam kawałek i nagle pomyślę, a chcę wrócić do wyścigu w Forza i pyk, odpalam sobie Forza. Ej, kto tak gra? Kto tak kuźwa gra, że tak gry przełącza? Jakby pokazywana jest ta szybkość przełączania gier, że to jest takie fajne. Kto tak kuźwa, wy tak gracie? Kto z was tak gra? Ja jak gram sobie jakąś grę, to sobie w nią gram przez jakiś dłuższy czas
powiedzmy 30 minut minimalnie i dopiero potem ewentualnie przełączam się na inną grę, albo nie wiem, idę na rower, a nie przełączam się co 5 minut na, wiesz, w inną grę, nie? Ja sobie tutaj chcieli zademonstrować, że te konsole będą szybkie i będą mogły jakby doczytywać te gry dużo szybciej. Okej, okay, tutaj się zgodzę. Ale tak przełączanie się między tymi grami, no pewnie niektórych konsolowców może to tak ucieszyło, że o, będę mógł sobie teraz szybko gry przełączać i pewnie dużo będzie tak testować, ale moim zdaniem jest to totalnie niepotrzebne, bo żeby skupić się na jednej rozgrywce, to trzeba jakby... No nie łapię tego po prostu, ale rozumiem, że tam chcieli pokazać szybkość tych konsol i tych dysków, tych ramów i w ogóle. Nam pojawiły się jakieś pierwsze ceny, że konsole będą kosztować 2500 zł około. Nie wiadomo, czy to jest realna cena, ale załóżmy, że jest, że to kosztuje 2500 zł. No i tak można sobie pomyśleć, że to jest w sumie bardzo mało, jak na sprzęt, który oferuje tak dużo. Ale musicie brać pod uwagę, że na konsoli, żeby tak jak ja teraz gram sobie na Multiku, trzeba kupić Golda albo tam PlayStation Plus, w zależności od tego, jaką, na jakiej platformie sobie gracie, nie? Trzeba kupić Golda i płacić co miesiąc za niego parę dziesiąt złotych, tam chyba 40. Dodatkowo słyszałem też, że konsole na... znaczy gry na nowe konsole będą droższe, więc będzie trzeba za nie jeszcze więcej płacić, niż płacicie teraz. To jest też, no, sporą niespodzianką, prawda? Po prostu będziemy te konsole, nie będziemy je kupować w dniu, kiedy wkładamy je do koszyka fizycznie, tylko będziemy je kupować przez cały okres użytkowania. Będziemy za nie płacić, za to, że je kupiliśmy, nie? To nie jest tak, że kupujesz konsolę i masz ją, tylko za dostęp do tych wszystkich funkcji, za granie na niej będziesz musiał cały czas uiszczać jakieś tam opłaty i to jest związane z kupowaniem konsoli w ogóle, a nie ta cena jakby pierwsza, którą płacisz za nią. To jest tak naprawdę cena szczątkowa, bo przez kilka lat użytkowania tej konsoli zapłacisz za nią dużo więcej, niż wydałeś na nią w dniu premiery. Założę się, że... Znaczy, myślę, że będzie trzeba płacić ten abonament za internet na konsoli. Za możliwość grania online. Czy to nie jest śmieszne w dzisiejszych czasach? Nie? Tak... Ja wiem, że tam kiedyś, jak wchodziły w ogóle konsole PlayStation 1, PlayStation 3... Może bardziej PlayStation 3 już ta rozgrywka, powiedzmy, weszła, nie? Taka multiplayerowa. No to wtedy to było takie wow, można grać na konsoli online, tak nie każdy miał jeszcze szybki internet. Ale teraz, jak właściwie każde treści są dostępne za darmo, możesz sobie to, wiesz, oglądać, nauczyć się każdej umiejętności, to jakby online za darmo, to takie dostęp do grania online za pieniądze, to jest po prostu śmieszne. Nie wiem, nie rozumiem tego. Znaczy rozumiem, z biznesowego punktu widzenia jest to oczywiste, że będą wyciągnąć z tego hajs, skoro wychowali sobie tak konsolowców, ale no... Ja nie mam zamiaru płacić za granie online i wolę sobie poczekać, powiedzmy, te nawet parę lat, aż te gry z konsol, te ekskluzywne gry z konsol pojawią się na peceta. To znaczy, w waszym przypadku bym tak zrobił. Aczkolwiek ja jestem Jupiterem i ja dużo rzeczy mam jakby za darmo, więc będę sobie to przechodził pewnie i pokazywał wam, jak to wygląda. Natomiast na obecną chwilę, na waszym miejscu bym po prostu nie bawił się w kupowanie abonamentu na konsoli. O, no ale nie mogę wam mówić, czego, co macie robić, czego macie nie robić. W każdym razie musicie być tego świadomi, że tak jak z samochodem, za samochód płacisz na początku jakąś tam sumkę, a potem cały czas do niego dokładasz. Cały czas to jest taka skarbonka i w sumie podobny model biznesowy co konsola. Nie uważacie? Też musicie cały czas za konsolę płacić. Tak. I tak to wygląda. Ej, fajny ten Mercedes. Parę razy wypadłem z toru. Ale ogólnie spoko się nim jechało. Chociaż ten GTR, którego miałem poprzednio, lepiej trzyma się drogi. Ciekawe też go zrobili w Fordzie, bo jest taki super przyczepny. Mimo, że też ma napęd na tył i silnik z przodu.
SL65V12. Proszę bardzo. No nic, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o nowe konsole. Uspokójmy się. To nie będzie jakiś tam ogromny przełom. Na początku będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, aż pojawią się faktycznie jakieś takie gry w 100% wspierane przez te konsole. Na początku będziemy grać w jakieś odgrzewane kotlety. Dopiero po powiedzmy roku pojawią się jakieś ciekawe gry, które naprawdę graficznie będą odstawać od tego, co mieliśmy na Xboxie One i PlayStation 4 na tych nowych konsolach. W każdym razie planuję nabyć dwie konsole. Pierwsza, myślę, że na 100% będzie Xbox, a potem PlayStation. I nawet nie jestem pewny co do tego PlayStation. Bardziej naprawdę w kierunku tego Xboxa, bo jakoś tak bardziej mnie przekonuje, no. Nie wiem. Nie wiem, co waszym zdaniem, o właśnie, może was się zapytam, bo pewnie są też osoby, które myślą, że kupią sobie PlayStation. Co waszym zdaniem PlayStation oferuje takiego, że skłoniłoby was to do zakupu tej konsoli? I na koniec mam dla was zadanie. Zamiast prosić was o to, abyście zasubskrybowali mój kanał, to chciałbym was prosić o to, żebyście odsubskrybowali mój kanał i zasubskrybowali go ponownie i włączyli dzwonek. Takie zadanie. Robimy eksperyment YouTube'owy. Na następnych odcinkach wytłumaczę wam, o co tutaj chodzi. No i chyba tyle. To co? Zostawcie 1% Club w komentarzu. Każda osoba, która zostawi taki komentarz, dostanie ode mnie serducho. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.